na czym też ma polegać ta miłość, skoro mówimy, że kochamy się, nie wystarczy tylko słowa. Miłość ma być przeżywana też w konkretnych gestach. Dlatego teraz jeszcze raz uśmiechnijcie się do siebie. Niech to będzie dowód na to, że jesteście tutaj nie dlatego, że ktoś wam kazał. To jest wasz świadomy i dobrowolny wybór. Teraz podajcie sobie dłonie. Tak, bliżej i wygodniej. Dlaczego to jest też tak ważne? Proste zdanie, zagadka, tak? Jak widzimy starszą parę, że idą gdzieś w parku, albo na przykład do kościoła, trzymają się za rękę. To co mamy na myśli? No, że się kochają. Mimo upływu lat, dalej są ze sobą i chcą być ze sobą. Trzymają się za ręce. To jest dowód dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, kim oni są, że oni są w sobie zakochani dalej. Są szczęśliwi. Chcą być razem ze sobą. Na pierwszym miejscu Pan Bóg. Na drugim miejscu jesteście wy dla siebie. I dopiero na trzecim miejscu są dzieci. Dlaczego tak? Bo jeżeli kochacie Pana Boga na pierwszym miejscu, to dzięki temu będziecie potrafili kochać siebie. Jeżeli kochacie siebie, to gwarantuję wam, że wasze dzieci na tym nie ucierpią, ale będą jeszcze przez to bardziej przez was kochane i będą czuli się bezpiecznie. Miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania, znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak, iż bym góry przynosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym.